Hej, w dzisiejszym poradniku chciałem Ci pokazać, w jaki sposób poprawić wydajność Twojego serwera Home Assistant działającego na Raspberry Pi. Jeśli Twój serwer masz postawiony na innym urządzeniu, to na pewno też skorzystasz z porad, które w tym filmie Ci pokażę. Kroki, które wykonam w celu poprawy wydajności, będą miały na celu m.in. zmniejszyć obciążenie serwera Home Assistant, procesora, w tym dysku, RAMu, zwiększyć wydajność bazy danych, zwiększyć niezawodność i odczuwalną prędkość serwera Home Assistant, poprawić działanie urządzeń i sieci Zigbee i w konsekwencji Wi-Fi. Zapraszam do obejrzenia poradnika. To, co będzie nam potrzebne, to dysk SSD, radiator, karta microSD, pasta termoprzewodząca, adapter USB na SATA i przedłużka USB. Całkowity koszt tych elementów to 130 zł. Pierwszym etapem, jaki wykonamy, będzie sprawdzenie obecnych parametrów naszego serwera Home Assistant. W tym celu przechodzimy do zakładki File Editor, dodajemy kod, który umieszczę Wam w opisie, dzięki któremu będziemy mogli monitorować parametry pracy serwera. Przechodzimy do narzędzi deweloperskich, sprawdzamy konfigurację i uruchamiamy system ponownie. Jak system nam się uruchomił, to na głównym ekranie powinny nam się pokazać parametry obecnego naszego serwera. Ja stworzyłem sobie dodatkową kartę w dashboardzie, która wygląda następująco i dzięki temu później będę porównywał takie same widoki. Sprawdźmy jeszcze, jak na chwilę obecną wyglądają parametry naszych urządzeń podłączonych do Zigbee to MQTT oraz mapa tych urządzeń. Ja jeszcze przejdę sobie do dodatków i posprawdzam te, które zazwyczaj zużywają najwięcej, które obciążają najwięcej serwer. Tutaj zobaczcie zużycie procesora i zużycie pamięci przez każdy z tych większych dodatków. Pierwsze, co polecam zrobić, jest przeniesienie obsługi naszego serwera z karty microSD, jeśli korzystacie na dysk SSD. Najpierw wykonując migrację danych z obecnego systemu, ja w międzyczasie jeszcze doklejam radiator na procesor, dzięki czemu obniżymy temperaturę tego elementu. Nagrałem ostatnio i wrzuciłem cały poradnik, w jaki sposób przenieść nasz serwer Home Assistant z karty microSD na dysk SSD. Zobaczcie sobie, link wrzucam w opisie. Drugim krokiem będzie zadbanie o naszą bazę danych. Po kilku miesiącach działania z dużą ilością czujników, sensorów czy dodatków, baza standardowa w naszym Home Assistancie może widocznie zmniejszyć swoją wydajność. Na tym etapie chciałbym zoptymalizować bazę danych naszego serwera Home Assistant. Pierwsze, co możemy wykonać, będzie, korzystając z deklaracji Recorder, zdefiniowanie, jakie dane są przechowywane w bazie. Domyślnie robiona jest historia wszystkich wartości elementów systemu. Jednym z kroków, które pozwolą zmniejszyć ich liczbę, jest ustalenie właśnie i zdefiniowanie, które konkretnie dane mają być w bazie przechowywane, jak długo mają być przechowywane oraz z jakiego rodzaju bazy danych korzysta nasz serwer. W tym miejscu wkleiłem Wam kod i zobaczcie, purge keep days, to jest liczba dni, które są przechowywane są dane w naszym serwerze. Include, to dodajemy te encje czy domeny encji, które chcemy przechowywać, a exclude, to wykluczamy te encje, których nie chcemy. Domyślnie Home Assistant używa bazy danych SQLite do przechowywania danych historycznych. Możesz jednak użyć innych baz danych, takich jak MariaDB, które działają lepiej w przypadku większych zestawów danych, mimo że MariaDB jest bardziej obciąża zasoby sprzętowe niż standardowa baza SQLite. Niepolecany jest dlatego do serwerów działających na Raspberry Pi z kartą SD, więc w pierwszym kroku właśnie zmieniliśmy magazyn danych na dysk SSD.
przechodzimy sobie do ustawień, dodatków i wybieramy nowy dodatek MariaDB, instalujemy i w konfiguracji jedyne co musimy zrobić, to po prostu ustalić hasło. A następnie zapisać i uruchomić dodatek. Jeden z powodów zmiany jest posiadanie bardziej niezawodnej bazy danych, ponieważ standardowa SQLite może przypadkowo ulec uszkodzeniu, tak czytałem. Nie wiem, jak to jest powszechne, ponieważ mój serwer działał w takiej formie prawie 2 lata i nie miałem tego typu problemów. MariaDB jest łatwiejsza w ekstrakcji danych i szybsza podczas wyświetlania historii. Jak nam już się uruchomił dodatek, to w dokumentacji kopiujemy sobie linijkę odpowiedzialną za zmianę definicji standardowej bazy danych na nową, którą stworzyliśmy. W tej linijce jedyne co musimy zmienić, to nasze hasło, które wpisaliśmy przed chwilą. Dajemy zapisz, przechodzimy do narzędzi deweloperskich, sprawdzamy konfigurację i uruchamiamy ponownie nasz serwer. Jak już się prawidłowo uruchomi, to przejdźmy sobie do historii, wybierzmy jakąkolwiek dowolną entję, obszar lub cokolwiek i zobaczcie, że historia tych danych jest od tego momentu, kiedy przed chwilą serwer został zrestartowany. Przejdźmy jeszcze do file editora i zobaczcie tutaj, jak sobie otworzymy wszystkie pliki, to jest ten plik Home Assistant podkreśnik V2DB, to jest plik bazy danych poprzedniej. Ja sobie można go pobrać na dysk i skasować, no bo już więcej nam nie będzie potrzebny. Nasz serwer będzie działał już bezpośrednio na tej nowej bazie. Ale zanim przejdziemy dalej, proszę kliknij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi materiałami, bo dzięki temu mam motywację rozwijać ten kanał. Jak już mamy zmienioną bazę danych, to przejdźmy sobie, sprawdźmy ustawienia, dodatki, czy nie ma w tym miejscu jakichś dodatków, których już nie używamy, które nam są już niepotrzebne i usuńmy je. Nie ma sensu, żeby one zabierały zasoby naszego serwera. Ja miałem tutaj 3 dodatki, które sobie usunąłem. Przejdźmy jeszcze do ustawienia urządzenia oraz usługi. W tym miejscu też usuńmy sobie te integracje, z których nie korzystamy, a one również zajmują nam zasoby serwera. Przejdźmy sobie do urządzeń Tuya. Tutaj też mam na pewno kilka takich, z których już dawno nie korzystam, więc je sobie też można usunąć. Sprawdźmy sobie jeszcze sklep Hax. Tutaj też usuwam, klikam sobie konkretną. Kiedyś korzystałem z Tone of Lan, ale na przykład jak już NS Panel przełączyłem na Tatmote, no to ten dodatek ze sklepu Hax też mogę usunąć. Podobnie postępuję z innymi dodatkami, które również nie są używane w moim serwerze Home Assistant, a w zasadzie były tylko i wyłącznie instalowane do testów. Wróćmy sobie teraz do zakładki narzędzia deweloperskie, sprawdźmy konfigurację, uruchommy ponownie serwer Home Assistant. Przejdźmy do systemu i jeszcze mamy tutaj taką nową zakładkę od jakiegoś czasu, naprawy. I w tym miejscu, jeśli mamy jakieś błędne konfiguracje, no to będą nam się pokazywać elementy, które możemy poprawić. Zobaczcie, jak parametry serwera wyglądają po tym, co zrobiliśmy do tej pory. Kolejnym etapem będzie zadbanie o naszą sieć Zigbee. Jeśli działa ona u Ciebie niestabilnie, masz słaby zasięg, możesz wykonać następujące czynności. Podłączyć adapter za pomocą przedłużacza USB, wypróbować różne orientacje adaptera, zmniejszyć zakłócenia Wi-Fi zmieniając kanał Zigbee oraz dodając kolejne routery do sieci. Zasięg Twojej bramki Zigbee można znacznie poprawić, podłączając ją za pomocą przedłużacza USB zamiast bezpośrednio do serwera. Po podłączeniu bezpośrednio antena narażona jest na zakłócenia sygnałów radiowych i elementów komputera. Pamiętaj również, aby nie umieszczać adaptera zbyt blisko innych urządzeń transmitujących fale radiowe, np. routera Wi-Fi lub dysku SSD. Przedłużacz o długości około 50 cm wystarczy, aby zredukować zakłócenia. Naprawdę warto to zrobić, poprawa jest znacząca. Siła połączenia, czyli link quality,
pomiędzy bramką a urządzeniami zależy również od sposobu, w jaki sygnał jest rozpropagowany w przestrzeni. Możemy poeksperymentować kątem nachylenia anteny, jednocześnie monitorując ten link quality. Ponieważ Wi-Fi i Zigbee działają na tej samej częstotliwości, czyli 2,4 GHz, mogą się wzajemnie zakłócać. Używając prawidłowego kanału Zigbee, można częściowo uniknąć zakłóceń z Wi-Fi. Ten temat jest dość rozległy, dlatego warto przeczytać artykuł, który Wam tutaj przytaczam. Link podaję w opisie. Ja ze swojej strony dodam, że po zmianie kanału w Zigbee, którą możesz wykonać w ustawieniach zaawansowanych Zigbee to NQTT, konieczne będzie ponowne dodanie wszystkich urządzeń do sieci. W sieci Zigbee każdy router zwiększa zasięg sieci. Routerami są prawie wszystkie urządzenia zasilane prądem zmiennym, czyli takie, które podłączamy do prądu, czyli gniazdka, włączniki dopuszkowe itd. Wtedy urządzenia końcowe, czyli czujniki, sensory, nie muszą łączyć się bezpośrednio do głównego koordynatora sieci, tylko przez routery i ten sygnał jest transmitowany elementami do głównego koordynatora. Zobaczcie tutaj, jakie są parametry po zmianach, których dokonałem. Poza tym, co udało nam się poprawić do tej pory, to jeszcze jedną zmianą, która wpłynie pozytywnie na nasze odczucie podczas korzystania z Home Assistant, będzie zmiana sposobu, w jakim mamy skonfigurowany zdalny dostęp. Jeśli do tej pory miałeś ten rodzaj połączenia z serwerem Smart Home realizowany przez integrację DAC DNS, to warto go zmienić. Kiedyś pokazywałem, w jaki sposób konfigurować DAC DNS, natomiast od pewnego czasu występują problemy z jego stabilnością. Czasami nie mogłem się połączyć z własnym serwerem, no było to dość uciążliwe. Dlatego ostatnio pokazałem, w jaki sposób zmienić dostęp na tunel Cloudflare. Jest to dużo łatwiejsze w konfiguracji, a przede wszystkim od kiedy z niego korzystam, czyli około 3 miesiące, nie miałem ani razu problemu z certyfikatem SSL, ani połączeniem do serwera. Sprawdźmy teraz, jakie efekty przyniosły nasze działania. Zobaczcie, tutaj pokazuję początkowe parametry naszego serwera. A tak wyglądają obecnie. No, widać znaczącą poprawę. Sprawdźmy jeszcze podsumowanie sieci Zigbee. Jakość połączenia 16 z 21 urządzeń wzrosła, 4 się nie zmieniła, 1 spadła, ale to o 1, więc no, nieduża zmiana, że tak powiem, ale całościowo jest to na plus. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję Ci za obejrzenie go do końca. Jeśli poradnik Ci się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeśli masz jakieś pytania, prośby lub sugestie, to pisz w komentarzach. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na kanale. Dzięki, hej!